AZ Media na tropie, można powiedzieć. Bramki dzisiaj. Szukaliście ich cały mecz, nie znaleźliście. Okej, nie mówmy o wyniku. Wysoki, aczkolwiek na boisku to wyglądało, myślę, inaczej. Nie strzeliliście bramki i to jest wasz największy problem w tym sezonie, żeby strzelać do przodu? No w tym sezonie no, ta runda no, nie jest udana w naszym wykonaniu, to prawda. Nie strzelamy bramek, strzelamy ich mało, ale no, to są z powodów kadrowych. No, no, brakuje nam ludzi, co tydzień mamy inną ekipę, także ciężko tak się zgrać z chłopakami. Chwała za to, że chłopaki dzisiaj przyjechali, pograli, powalczyli. No trudno, jest, z tego co widzę, jesteśmy rycerzami drugiej rundy i mam nadzieję, że w drugiej rundzie pokażemy, na co nas stać i znowu wywalczymy pudło i będzie okej. No właśnie, drużyna z tradycjami, bo przecież to są znane postacie z Ligi Poznańskiej i dzisiaj też mieliście kilka okazji, żeby strzelić, a nie strzeliliście, więc takiej kropeczki na dnie brakuje właśnie? Tak, no brakuje, no szczególnie napastnika, tak, no napastnik w takich meczach jest, no na wagę złota bym powiedział, no, no dzisiaj nie wyszło. Zapraszam. Chwała chłopakom za to, że tak jak mówiłem wcześniej, już przyjechali, powalczyli, pograli, wynik, no wiadomo, nie mówmy o tym, ale... Następnym razem będzie lepiej. Nikt nigdy nie grał w napadzie. Doświadczony Tadziu Trogoszyński, no wiadomo, zawsze filar obrony. Czy tutaj z tego grona możecie wyłonić napastnika, czy jednak będziecie rzucali sieci i szukali kogoś? No, z waszymi koneksjami możecie szybko znaleźć. No, jeżeli mam być szczery, no tak jak powiedziałem, szacun chłopakom za to, że przyjechali, ale jeżeli mam być szczery, to no... No szukamy napastnika, no to w tej grupie nie było tego napastnika, no nie ma co się oszukiwać. No właśnie, teraz porażka, ale zdarza się wam to rzeczywiście często, czy macie na swoim koncie coś, czy dopiero szukacie punktów? No tak jak powiedziałem, no w tej pierwszej rundzie, no jesteśmy chłopcami do bicia, my się rozkręcamy jak taki powolny dieselek, także zaskoczymy dopiero na drugą rundę. Ale zawsze tak to wygląda, że gracie, gracie, macie sytuację, no i właśnie brakuje tego kopnięcia do przodu, tak? To... No brakuje tej kropki nad jej wykończenia, zimnej krwi pod bramką. No są sytuacje, no ale no, no nie ma bramek i nie ma efektów tego, no, no, no co ale zrobić? No mam nadzieję, no, no zobaczymy, staramy się i mam nadzieję, że będzie dobrze.